Na początku była Jasienica? Nie. Na początku była Naborówka pod Beskidzia. Zacząłem tam w wieku 2,5 lat. Czyli jednocześnie uczyłeś się chodzić i kopać w piłkę? No, można tak powiedzieć. Finalnie jednak wylądowałeś w szkółce drzewiarza Jasienica, prawdaż? Dokładnie. Ale to wcale nie musiał być futbol. No, nie musiał być, ale jednak zostałem przy futbolu. Muzykujesz jeszcze czasem? Nie. Już odpuściłem sobie. Jaki to był instrument? Ja grałem na klarnecie. I było blisko, z tego co pamiętam, szkoły muzycznej? No, chodziłem tam przez 6 lat. Potem jednak zdecydowałem się pójść do rekordu. No i w rekordzie, jeśli się dobrze orientuję, zaliczasz już 8-9 sezon. Sporo, prawda? No, nie liczyłem, ale sporo. Ważny rok zbliża się, rok maturalny, prawda? Dokładnie. Koniec edukacji w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Jak się zapatrujesz na maj 2023 roku? No, mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i zdam maturę. I potem zobaczymy, co będzie. Z czym kojarzy ci się data 23 listopada 2019 roku? Wydaje mi się, że to był mój debiut w trzeciej lidze. Pamiętasz przeciwko komu? Przeciwko Polonii Bytom. 10 minut otrzymałeś od trenera Piotra Jaroszka. Krema była? No, szczerze to przed wejściem była, ale jak już szedłem na boisko, to wszystko zeszło. Później, w marcu 2020 roku, zagrałeś już ponad 20 minut przy trenerze Dariuszu Mrózku. Dokładnie tak było. I strzeliła pandemia. Niestety. Co robiłeś w tamtym czasie? Bez możliwości gry w piłkę? Nauka zdalna? Nauka zdalna, mieliśmy rozpiski od trenera i no, też sam czasem chodziłem na boisko poćwiczyć. Z klarnetu nie korzystałeś? Nie, już, jak mówiłem, już odpuściłem. A prowadzisz swoje osobiste statystyki? Szczerze to nie. No to śpieszę z taką krótką informacją. 55 meczów ligowych, 11 goli, a ile asyst na twoje wyczucie? Myślę, że tak, 11-12. A jaka była twoja reakcja, Szczepan, na powołanie na konsultację szkoleniową w Redzie w sierpniu tego roku? No, zdziwiłem się, ale bardzo się ucieszyłem i zmotywowało mnie to do dalszej pracy. No, coś wcześniej, jakieś sygnały, jakieś telefony, że może się coś takiego zdarzyć, że przyjdzie zaproszenie od trenera Marcina Brosza? Nie, nic mi wcześniej nie było wiadome. Czyli niczym grom z jasnego nieba? Dokładnie tak. Nie wydawało ci się, że ktoś cię wkręca? Nie, bo dowiedziałem się tego w autobusie, już listę powołań zobaczyłem. Jak się czułeś w towarzystwie kadrowiczów, kolegów m.in. z Interu, Mediolan, Bolonii, Manchester United, Aston Villa? A bardzo dobrze. Nie czułem się jakoś nieswojo albo jakoś gorszy. Byli w porządku i... Po boiskowej postawie sądząc, dość szybko zaaklimatyzowałeś i dość dobrze w tej kadrze. Mam na myśli twoje występy przeciwko Bośniakom, Estończykom czy Włochom. No dokładnie, no, nie było co się spinać. Trzeba grać swoje i na tym się skupić. Trochę inna pozycja niż w rekordzie. No inna, ale kiedyś w juniorach grałem prawie cały czas na dziewiątce, no i nie zrobiło mi to jakiejś wielkiej różnicy. W trakcie komentarza pierwszego ze spotkań, relacjonujący to spotkanie, użył stwierdzenia: mucha nie siada na ławce w rekordzie, a tymczasem po powrocie? No, tak trener podjął taką decyzję, trzeba ją uszanować, no i zobaczymy. Wróćmy do biało-czerwonych. Wywalczyliście awans do dalszej fazy eliminacji Mistrzostw Europy, a ciąg dalszy nastąpi wiosną. Mam nadzieję, że przy twoim udziale. Też mam taką nadzieję, liczę na to. Wielu zadaje sobie pytanie, czy ewentualne kolejne powołanie reprezentacyjne wiosną przyszłego roku otrzymasz jeszcze jako rekordzista, czy też może już zawodnik innego klubu? No to myślę, że najbliższe miesiące pokażą. Powodzenia. Dziękuję bardzo.